Dlaczego on, ona chce się spotkać? Dzisiaj zobaczymy sobie odpowiedź na to pytanie z kart Lenormanda i Tarota. Mam dwie grupy. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Witam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, lajkowania. Bądźcie kochani tu aktywni. Zostańcie z nami na dłużej. Wesprzyjcie mój kanał, kochani. Bardzo cieszę się, że jesteście. Pamiętajcie, wyślijcie mi lajka, napiszcie komentarz, zaznaczcie swoją obecność. Również zapraszam Was na wróżby indywidualne. Możecie nabyć je poprzez e-mail. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, na czacie, na moim kanale. Wszędzie wyświetlam mój adres e-mailowy. Napiszcie mi. Ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb indywidualnych. Oczywiście wróżby osobiste Wasze są dokładne, ponieważ wtedy przesyłacie mi Wasze daty urodzenia, zdjęcia, konkretne pytania do kart, więc są one dokładniejsze tylko dla Waszej historii. Dobrze, kochani moi, zaczynamy. Dlaczego Twoja osoba ukochana chce się spotkać? Pierwsza grupa to karty Lenormanda i muszelka z Oceanu Indyjskiego, którą przywiozłam z Afryki, i ta talia kart Lenormanda. Druga grupa to serduszko ceramiczne i karta Tarota, więc wybierzcie sobie albo talię, którą lubicie, albo przedmiot, który Wam się podoba lub Was przyciąga, Wasze oko przyciąga intuicyjnie, parę sekundek i zaczynamy. Oczywiście dla osób, które lubią i karty Lenormanda i Tarota, zapraszam, oglądnijcie sobie cały filmik. Być może karty się uzupełnią, coś dopowiedzą. Więc kochani, zaczynamy od grupy pierwszej, muszelka i karty Lenormanda. Dlaczego osoba ukochana chce się spotkać? Być może myśli ta osoba, że jesteście karmicznym związkiem, że jesteś osobą dla tej osoby ukochanej wyjątkową, bardzo ważną, istotną. Zostało tu między Wami coś zakończone, zablokowane, urwane, przerwane, raptownie przecięte jakby, i ta osoba tęskni za Wami, myśli o Was nocą, wieczorami, wieczorową porą. Marzy o Was, tutaj marzenia mamy, tęsknotę dużą, myśli o Was. Ta osoba myśli o związku, o relacji z Wami, o tym, by być szczęśliwym, o szczęściu, czyli tutaj mamy relację, pierścionek, tak, może nawet o ślubie. W głowie jesteście tej osoby, tutaj mamy osobę ukochaną, która o Was myśli w takim stylu romantycznym, w takim tutaj, jakby widzimy, pozie romantycznej z kwiatkiem, jest gotowa przyjść na spotkanie z Wami, być może przeprosić za coś, co zostało tutaj zrujnowane między Wami. I ta osoba chce stabilnej relacji, być może rodziny, być może mieszkania razem, być może związku stabilnego. Mamy dom, tak? Dom to cztery ściany, stabilność. Ta osoba szuka relacji stabilnej, szczęścia, ogniska,
domowego, szczęścia domowego, tak? Mamy tutaj pierścionek i dom, czyli być może nawet małżeństwo, rodzina, dom, tak? Kochani, jest tęsknota, jest związek być może karmiczny, być może bliźniaczy płomień, bratnia dusza, jest coś, co zostało między Wami urwane, zablokowane, ale teraz ta osoba myśli, jesteście w głowie tej osoby, jesteście ważne dla tej osoby i na pewno myśli ta osoba o Was poważnie. Dlatego chcę się spotkać i z Wami tutaj o tym porozmawiać. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to karty tarota i serduszko. Dlaczego osoba ukochana chce się spotkać? Powiedzcie, kochani, karty tarota. Dlaczego osoba ukochana chce się spotkać? Powiedzcie, kochane karty tarota. Dlaczego osoba ukochana chce się spotkać? Kochani, tutaj osoba ta, król, ja pokazuję się jako król pentakli, czyli osoba stabilna, o stabilnych zamiarach, przedsiębiorcza, myśląca poważnie. I osoba cesarza nam się jeszcze pokazuje, czyli osoba bardzo silna osobowościowo, z charakteru bardzo silna. Wie, czego chce, jest władcza, zaborcza być może. I ta osoba chce tutaj jakby opuścić może wszystko, co było i zacząć od nowa. Tak, opuścić swoje stare życie, zacząć od nowa. Jest jeszcze troszkę blokad, tutaj widzę, ale ta osoba chce być szczęśliwa z Wami. Mamy 10 kielichów, szczęście rodzinne, miłość, emocje i mamy 2 kielichy, czyli miłość, kochankowie, seks, zakochanie, emocje, romantyczność, intymność. Ta osoba chce związku z Wami, chce intymności, chce romantyczności, chce radości również, tak? Chce się radować, chce być szczęśliwa i chce ta osoba na pewno coś stabilnego, ponieważ mamy 9 pentakli. 9 pentakli to stabilność i król pentakli. Król pentakli, 9 pentakli, stabilność i sukces. Sukces w tej relacji, tak? Stabilność, bezpieczeństwo egzystencjonalne. Na pewno chce ta osoba być z Wami szczęśliwa, być może nawet założyć rodzinę. Tutaj mamy szczęście rodzinne, szczęście w związku, szczęście w miłości, dzieci, szczęśliwi partnerzy. Jak widzicie, dużo, dużo emocji pięknych. Także myśli ta osoba na pewno poważnie i bardzo romantycznie o Was, dlatego chce się z Wami spotkać. Obie grupy mówią bardzo pozytywnie o Waszym spotkaniu i zamiarach Waszej osoby ukochanej. Piękne karty się pokazały, bardzo pozytywne, dobry rozwój, pozytywne plany.
Także życzę Wam wszystkiego dobrego i by się to tylko zrealizowało teraz. Także niech się dzieje. Do usłyszenia wkrótce.